Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <Chef> papam Godność i Posłannictwo Kobiety Chrześcijańskiej, Katecheza Św. Jana Pawła II, wygłoszona 22 czerwca 1994 roku. W Katechezach o Godności i Apostolstwie Świeckich w Kościele przedstawiliśmy poglądy oraz projekty Kościoła w stosunku do wszystkich wiernych, mężczyzn i kobiet. Obecnie pragniemy przejrzeć się w sposób szczególny roli kobiety chrześcijańskiej. Zarówno ze względu na ważne miejsce, jakie kobiety zawsze zajmowały w kościele, jak też na nadzieję, jakie można i należy wiązać z nimi teraz i w przyszłości. W naszej epoce z wielu stron podniosły się głosy wzywające do poszanowania godności osobistej kobiety. I uznania faktycznej równości praw mężczyzny i kobiety, co pozwoli jej wypełnić do końca swą rolę we wszystkich dziedzinach i na wszystkich poziomach życia społeczeństwa. Kościół patrzy na ruch nazywany emancypacją, wyzwoleniem lub promocją kobiety. W świetle nauki objawionej o godności osoby ludzkiej. O wartości pojedynczych osób, mężczyzn i kobiet, wobec Stwórcy oraz o roli wyznaczonej kobiecie w dziele zbawienia. Dlatego uważa, że w rzeczywistości ostateczną podstawą uznania wartości kobiety jest chrześcijańska świadomość wartości każdej osoby. Ta świadomość. Pogłębiająca się wraz z rozwojem warunków społeczno-kulturowych i oświecona światłem Ducha Świętego, pomaga coraz lepiej rozumieć cele Bożego planu zawartego w objawieniu. Powinniśmy więc przeanalizować te Boże zamiary, zwłaszcza w Ewangelii, w odniesieniu do wartości życia ludzi świeckich, a szczególnie kobiet. By wesprzeć ich udział w prowadzonym przez Kościół dziele szerzenia orędzia ewangelicznego i budowania Królestwa Bożego. W perspektywie antropologii chrześcijańskiej, każda osoba ludzka ma swoją godność. Jako osoba, kobieta nie ma mniejszej godności od mężczyzny. Jednakże męski egoizm, który przejawiał się i nadal przejawia w tylu dziedzinach, Sprawia, że zbyt często kobieta bywa traktowana jak przedmiot. Dzisiaj dochodzi do głosu wiele racji natury kulturowej i społecznej, które należy rozważyć ze spokojnym obiektywizmem. Nie trudno jednak dostrzec tendencję do supremacji i stosowania przemocy, której ofiarami padały i nadal padają głównie kobiety i dzieci. Zresztą zjawisko to miało i nadal ma szerszy wymiar jak napisałem w Christi Fidelis Laici, ma swój początek w owym niesprawiedliwym i zgubnym nastawieniu, które traktuje istotę ludzką jako rzecz, jako przedmiot, kupna, sprzedaży, będący na usługach egoistycznego interesu i samozadowolenia. Chrześcijanie świeccy wezwani są do walki z wszelkimi przejawami tej mentalności. Również wtedy, kiedy znajduje ona wyraz w spektaklach i reklamie zachęcających do konsumpcji. Ale i same kobiety muszą zabiegać o to, by ich osobowość była szanowana. Nie powinny zatem godzić się na żadną formę współpracy, która sprzeciwia się ich godności. W świetle tej samej antropologii, nauka kościoła poucza, że zasada równości kobiety i mężczyzny, w sferze godności osobistej i podstawowych praw ludzkich musi być w pełni realizowana. Samo pismo święte ukazuje nam tę równość. W związku z tym warto zauważyć, że o ile w najstarszej redakcji opisu stworzenia Adama i Ewy kobieta zostaje przez Boga stworzona z żebra mężczyzny, to jest postawiona obok niego jako drugie ja z którym może on, w odróżnieniu od wszelkich innych stworzeń, prowadzić partnerski dialog. Tę samą perspektywę przyjmuje inny opis stworzenia, w którym od razu spotykamy stwierdzenie, że człowiek stworzony na obraz Boga jest mężczyzną i niewiastą. Stworzył więc Bóg człowieka, na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę. W ten sposób zostaje wyrażona różnica płci, a zwłaszcza ich konieczna komplementarność. Można by powiedzieć, że święty autor pragnie z naciskiem podkreślić, że ostatecznie kobieta w stopniu nie mniejszym niż mężczyzna nosi w sobie podobieństwo do Boga i że została stworzona na obraz Boży w tym, co jest specyficzne dla jej osoby jako kobiety. A nie tylko w tym, co ma wspólnego z mężczyzną. Jest to równość w różnorodności. A więc doskonałość kobiety nie polega na upodobnieniu się do mężczyzny, przyjęciu cech męskich aż do utraty specyficznych cech kobiecych. Jej doskonałość, która pozwala jej również zdobyć sukces i względną autonomię, polega na tym, by być kobietą równą mężczyźnie, lecz. Inną. W społeczeństwie, a także w kościele, należy uznawać równość i odrębność kobiet. Różnorodność nie oznacza koniecznej i niemal nie do pokonania opozycji. W tym samym opowiadaniu biblijnym o stworzeniu, współpraca mężczyzny i kobiety zostaje przedstawiona jako warunek rozwoju ludzkości i zapanowania nad wszechświatem. Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną. W świetle tego polecenia Stwórcy Kościół utrzymuje, że małżeństwo i rodzina stanowią pierwszą płaszczyznę społecznego zaangażowania katolików świeckich. W kontekście bardziej ogólnym możemy powiedzieć, że ustanowienie porządku doczesnego. Powinno być wynikiem współpracy mężczyzny i kobiety. Z dalszego tekstu księgi rodzaju wynika również, że zgodnie z Bożym zamiarem, współpraca mężczyzny i kobiety powinna urzeczywistnić się na wyższym poziomie, w perspektywie związku między Nowym Adamem i Nową Ewą. Istotnie w protoewangelii zostaje wprowadzona nieprzyjaźń między szatanem i kobietą. Jako pierwszy nieprzyjaciel złego kobieta jest pierwszym sprzymierzeńcem Boga. W świetle Ewangelii w kobiecie tej możemy rozpoznać dziewicę Maryję. Jednak w tym tekście możemy również odczytać prawdę, która odnosi się do kobiet w ogóle. Za sprawą wolnego wyboru Boga została im przydzielona pierwszorzędna rola w boskim przymierzu. Potwierdzają to postaci tylu świętych kobiet prawdziwych bohaterek królestwa Bożego. Również w ludzkiej historii i kulturze liczne są dokonania kobiet w służbie dobra. W Maryi objawia się w pełni wartość przydzielona w Bożym planie osobie i posłannictwu kobiety. Aby się o tym przekonać, wystarczy zastanowić się nad wartością antropologiczną podstawowych aspektów mariologii Maryja jest pełna łaski od pierwszej chwili swego istnienia, ponieważ została zachowana od grzechu, w sposób wyraźny, bożą łaskawością obficie obdarzona. Maryja jest błogosławiona między niewiastami. To też jest punktem wyjścia refleksji na temat sytuacji kobiety, z wykluczeniem wszelkiej niższości. Maria odgrywa również ważną rolę w ostatecznym przemierzu Boga z ludzkością. Jej zadaniem jest wyrazić w imieniu ludzkości zgodę na przyjście zbawiciela. Ta rola przewyższa wszelkie rewindykacje, również najbardziej współczesne, w zakresie praw kobiety. Maria włączyła się w historię ludzkości w sposób nadzwyczajny i po ludzku niewyobrażalny. A przez swoją zgodę przyczyniła się do przemiany całego ludzkiego losu. A ponadto Maryja współpracowała w realizacji posłanictwa Jezusa, wydając Go na świat i towarzysząc Mu w latach życia ukrytego, a w późniejszych latach wspierała w sposób dyskretny jego działalność publiczną, poczynając od kany, gdzie po raz pierwszy objawiła się cudowna moc Zbawiciela, jak mówi Sobor, to Maryja spowodowała swym wstawiennictwem początek znaków Jezusa Mesjasza. Maryja współpracowała przede wszystkim w dziele odkupienia, nie tylko przygotowując Jezusa do misji, lecz również przyłączając się do jego ofiary dla zbawienia wszystkich. Światło Maryi może również i dziś ogarnąć świat kobiecy i dawne. Oraz nowe problemy kobiety, pomagając wszystkim w zrozumieniu jej godności i uznaniu jej praw. Kobiety otrzymują specjalną łaskę. Otrzymują ją, by w przymierzu z Bogiem przeżywać swoją godność i posłannictwo. Są powołane, by włączyć się na swój sposób, który jest sposobem znakomitym, w odkupieńcze dzieło Chrystusa. Kobiety mają do odegrania w Kościele wielką rolę. Można to zrozumieć w sposób szczególnie jasny, w świetle Ewangelii i niezrównanej postaci Maryi.